Już w najbliższy piątek rozpoczyna się Cieszyńska Barbórka. Jak to w tym roku, ta 48. edycja będzie wyglądać? Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie w imieniu Automobil Klubu Cieszyńskiego. Gorąco zapraszamy tutaj na płytę Cieszyńskiego Rynku. Tutaj jest uroczysty start. Myślę, że już około godziny 17:15 będzie się działo, ponieważ zawodnicy będą zjeżdżać od ulicy Szersznika. Tutaj będzie możliwość zobaczenia tych samochodów rajdowych. Myślę, że nawet porozmawiać z zawodnikami. A o godzinie 18:00 uroczysta ceremonia startu. Chciałam podkreślić, że honorowy patronat nad 48. rajdem Cieszyńska Barbórka objęła pani starosta Janina Żagań oraz burmistrz miasta Cieszyna, pani Gabriela Staszkiewicz. I to one będą dokonywały uroczystej ceremonii startu od godziny 18:00. Ale to nie koniec niespodzianek, ponieważ w tym roku przygotowaliśmy paradę. Parada będzie polegała na tym, że samochody po prezentacji tutaj właśnie na rampie będą zjeżdżały w ulicę Matejki, ale nie będą, że tak powiem, na czas jechały, tylko po prostu to jest prezentacja wokół wysepki, wracając znowu, żeby się pokazać, żeby dla swoich fanów, kibiców pomachać i zjeżdżają później w ulicę Menniczą. Więc taka mini parada jest dla naszych tutaj kibiców przygotowana. Więc myślę, że będzie to fajnie wyglądało. Cały rynek jest do dyspozycji w tym dniu rajdu. I tak samo będzie na mecie, gdzie mniej więcej około godziny 18:00 będą się pojawiały pierwsze samochody. No i myślę, że to jest coś oczywistego, że będziemy tutaj czekać na nich i witać, mimo że może pogoda nie sprzyja, ale to jest tradycja Cieszyńskiej Barbórki. Myśmy tak dzisiaj rozmawiali, że tak troszeczkę śniegiem zaczynało nas straszyć, ale to jest ten urok właśnie tego rajdu, że może być tak, że ten śnieg będzie. Myślę, że w tym roku nie, ale my mamy takie gorące serce tutaj, że na pewno będzie się dużo i fajnego działo. Jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy. Musicie Państwo tutaj być. No właśnie, no trzeba być na pewno w piątek, na pewno tutaj na Cieszyńskim Rynku. A co w sobotę w takim razie? W sobotę mamy przygotowane 6 odcinków specjalnych na terenie Ustronia i gminy Brenna. 3 odcinki zapętlone, dłuższe imienia Zbigniewa Cieślara. 3 odcinki krótsze, które już będą bez zapętlenia, ale wszystko odbywa się na jednej trasie. Rajd właśnie Cieszyńskiej Barbórki ma swoich stałych fanów i też zawodników chętnych, którzy biorą udział. Zgadza się. Lista nam się bardzo szybko wypełniła. Jest 70 załóg. To nas bardzo cieszy, ponieważ jest to bardzo trudny rajd, wymagający. W tym roku tak troszkę inaczej, prawda? Bo po jednym w zasadzie odcinku, po dwóch odcinkach się poruszamy, ale ja myślę, że tych kibiców mimo wszystko będzie sporo, bo są tacy, co od małego dziecka, prawda? Czekają właśnie na ten rajd. I to właśnie dla nich robimy. Były duże problemy w tym roku z rajdem, ale tutaj bardzo mocno cały sztab Automobil Klubu Cieszyńskiego naprawdę się zawziął, że no grzechem by było nie zorganizować go, więc chcieliśmy bardzo serdecznie wszystkim sponsorom, takim osobom, które są nam życzliwe, patronom, władzom gmin podziękować, bo bez nich nie byłoby tego rajdu. A to by była tragedia. Na pewno do tych właśnie fanów, stałych kibiców i zawodników. Czyli co? Myślę, że możemy naszych widzów jeszcze raz zaprosić, przypomnieć co, gdzie, kiedy i o której, zwłaszcza dla tych kibicujących. Tak jest. Start, rynek Cieszyn, sobota, odcinki na Lipowcu i powracamy na metę rajdu w Cieszynie, również na rynku w sobotę wieczorem. Tylko trzeba się ciepło ubrać. Zabrać dobry humor. I będzie naprawdę bardzo fajnie. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy.